Właśnie chciałem Cię zapytać też, ale sama odpowiedziałaś już na to pytanie, jak długo trwa ta przygoda? Powiedziałaś 4 lata, tak? Tak, 2019, tak 4-5 przełom. No. Nie jestem dobra z maty, ale tak gdzieś 4 lata pewnie. Jak to bardzo Ciebie zmieniło? Pierwsze co zauważyłam, teraz jestem dużo bardziej śmiała. Teraz kiedyś byłam taka zamknięta w sobie, wstydziłam się, bałam się ludzi, bałam się do kogoś odezwać, bałam się tej oceny, tej krytyki, bo miałam straszny hejt, mobbing w szkole, zwłaszcza w szkole, i do chłopaków, w ogóle do ludzi. No bałam się, żeby zagadać, żeby coś. Później telewizja jakby mi dodała pewności siebie. Czułam się też kimś, czułam się tak, bo zawsze chciałam do telewizji, czy do mediów, czy w ogóle gdzieś przed kamerą być, ale tak myślałam, kurczę, kim ja jestem, żeby przed kamerą, kto by mnie chciał oglądać, kto się mną interesuje, przecież ja zwykła dziewczyna ze wsi, nic takiego, przeciętna, chuda, ten niezadbana, tam, nie wiem, przeważnie to są albo Barbie jakieś, ten glonojady na ustach, Tak. wymalowane, mega jakieś tam, nie wiem, takie lalki, a ja jestem zwykła dziewczyna ze wsi, no to kto by się mną interesował, nie? Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Nazywam się Karina Koch, a ile mam lat, tego, no tak, jak każda kobieta, nie chcę, jeszcze na razie nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli. Czyli jest to twoja tajemnica w tej chwili, tak? Dokładnie tak. Widzowie i odbiorcy znają cię z dwóch formatów telewizyjnych. Możesz powiedzieć jakich? Chłopaki do wzięcia i Celebra mam to coś. Zastanawiałem się właśnie. Co było powodem do tego, że zdecydowałaś się być osobą medialną, osobą, która właśnie pokazuje swój wizerunek w takich formatach? Głównie, no nie wiem, można powiedzieć, parcie na szkło, które już tak nie wiem, czy od zawsze miałam, ale rozwinęło się we mnie. Zawsze jak kiedyś mnie nawet ktoś mi robił zdjęcia zwykłym telefonem, czy jakimś tam taką kamerą, to się raczej wstydziłam. A jak przyjechała telewizja z tą dużą kamerą, to jakby wszystko ze mnie spadło i czułam się super. Poczułaś się wolna, tak? Tak, poczułam się taka, no nie wiem, było to. Zawsze się tego bałam, że kurczę, jak ja się boję takiego zwykłego telefonu, to co, jak ja zareaguję na dużą kamerę? A jednak był skutek odwrotny, że ta duża kamera jakby mnie uwolniła. Zaczęło się to wszystko, no, jak już sama nazwa mówi, chłopaki do wzięcia, od brata. Koledzy tam widzieli, że Stefan nie umie sobie nikogo znaleźć, no i mu tak, dlaczego nie idziesz do chłopaku i do wzięcia? A Stefan tak, a nie wiem, to tam trzeba wypisywać, trzeba coś tam wypełniać, coś tam. No to oni to za niego jakby zrobili. Odezwali się do niego, program się do niego odezwał. No i tak się to wszystko rozkręciło. Ja początkowo nie miałam być w programie, ale jak się tak przedstawiłam, bo chciałam nie, żeby być teraz na nagraniach, ale żeby telewizja przyjeżdża, to było takie wow, nie? No to się przedstawiłam, że jestem siostra, to, tamto. No i zaproponowano mi, czy też nie chcę występować. A ja tak myślę, no kurczę, nie jestem chłopakiem do wzięcia, no ale dlaczego nie? Tak. No i tak to się wszystko rozkręciło. Jak to było na początku? No bo człowiek tak, wiesz, wchodzi do telewizji jakby z buta, tak? Znikąd, nie mając żadnego doświadczenia. Byłaś w jakiś sposób nakierowywana, na przykład jak się masz zachowywać, jakie mają być gesty ciała, co masz mówić? Jak to z tej technicznej strony wygląda? Jak chodzi o sam program, to nie, to nie jest w ogóle nic reżyserowane, jak to ludzie często mówią, ani nic nie jest ustawiane. Na początku, na pierwszych nagraniach nie miałam ani makijażu,
ani nie wiedziałam, jak się zachować. Jedynie co mi powiedziano, nie patrz się w kamerę. A, okay. Ale tak, to nie było żadnych takich tych, żeby jakieś tam albo ubranie, albo makijaż, albo jakieś, nie wiem, że to źle wygląda, czy tamto może źle wyglądać. Żadnych takich wskazówek od nich za bardzo nie było, żeby oni coś tam ustalali, że jak się mamy ubierać, czy malować, czy coś, nie? Nic takiego. No, a oprócz jak się ciało tam świeci, no to tam taką bibułką, nie? No, ale to jest chyba normalka. Tak, żeby się światło nie odbijało od twarzy, tak. Tak. Mhm. Że wszystko to jest całkowite reality show. Że nie ma nic, żeby tam ustawiali coś, żeby oni coś, jakaś fabuła czy ten. Tylko wszystko tak jak z życia wzięte. I nagrane też jest mój rozwój. Oni też mi mówili, że teraz ty jesteś normalnie bez makijażu, nie? No to jest twoje naturalne ten. Ty się później możesz rozwijać z czasem. I to wszystko będzie pokazane też również, jak ty się rozwijasz. Bo na początku ja byłam mega... No nie wiem, przed kamerą może tego tak nie widzieliście, ale ja byłam mega... niepewna siebie, wstydliwa i tak... Troszeczkę asekuracyjnie na pewno przed tą kamerą się czułaś, tak? Że nie pokazywałaś całej siebie, tak? No tak, tylko że i tak czy tak pokazałam jeszcze za dużo, bo tak ludzie stwierdzili, że właśnie, no zresztą ja jestem osobą kontrowersyjną, ale... Były to początki i nie wiedziałam, na co zwracać uwagę, co można powiedzieć, co nie można powiedzieć, do czego ludzie się mogą przyczepić. Teraz 4 lata w tym wszystkim, to już coś nie coś wiem, nie? Ale tak, to człowiek był po prostu, nie wiedział co... I też powstały takie właśnie plotki, że mi niby kazi raki czy coś, bo powiedziałam, że brat jest fajną partią i jakby nie był moim bratem, bym się za niego brała, nie? Oczywiście ludzie to zaraz... Okay. A ja tylko mi chodziło o to, że, bo do mnie często pisali, zgłaszali się, no, osoby nie posiadające auta, prawka, mieszkania, pracy, czy do tego łysi, niezadbani, no to tak na dobrą rzecz biorąc, to tak widziałam, kurczę, no Stefan, jednak jakby nie było, ma dom, ma auto, ma prawko, ma pracę, ma włosy nawet. No trochę tam grubszy jest, no ale dobra, niektóre dziewczyny nawet to lubią, nie? Więc nie rozumiałam tego, dlaczego tak naprawdę nie interesują się nim, nie? No oczywiście to już zaraz jest podejście, że kaziraki, no ona jest w nim zakochana albo nie wiem co, nie? Bo jak to może siostra tak oceniać brata, no? Ja myślę, że to jest zupełnie naturalne i nie ma się czego czepiać. Mi też się tak wydaje, no ale właśnie wtedy tak zauważyłam, że ludzie lubią się byle czego czepiać. I nawet niekiedy człowiek nie wie, nie przejdzie mu przez głowę, do czego się ci ludzie mogą przyczepić. Właśnie chciałem cię zapytać też, ale sama odpowiedziałaś już na to pytanie, jak długo trwa ta przygoda? Powiedziałaś 4 lata, tak? Tak, 2019, tak 4-5 przełom, no. Nie jestem dobra z maty, ale tak gdzieś 4 lata pewnie. Jak to bardzo ciebie zmieniło? Pierwsze co zauważyłam, teraz jestem dużo bardziej śmiała. Teraz kiedyś byłam taka zamknięta w sobie, wstydziłam się, bałam się ludzi. Bałam się do kogoś odezwać, bałam się tej oceny, tej krytyki, bo miałam straszny hejt, mobbing w szkole, zwłaszcza w szkole. I do chłopaków, w ogóle do ludzi. No bałam się, żeby zagadać, żeby coś. Później telewizja jakby mi dodała pewności siebie. Czułam się też kimś, czułam się tak, bo zawsze chciałam do telewizji, czy do mediów, czy w ogóle gdzieś przed kamerą być, ale tak myślałam, kurczę, kim ja jestem, żeby przed kamerą, kto by mnie chciał oglądać, to się mną interesuje, przecież ja zwykła dziewczyna ze wsi, nic takiego, przeciętna, chuda, ten, niezadbana, tam, nie wiem, przeważnie to są albo Barbie jakieś, ten glonojady na ustach, tak. Wymalowane, mega jakieś tam, nie wiem, takie lalki, a ja jestem zwykła dziewczyna ze wsi, no to kto by się mną interesował, nie? Ale jest wiele przykładów właśnie osób, które, na przykład Harrison Ford, tak? A to jest znowu facet. Okej, ale rzecz w tym, że stolarz na planie filmowym, i potem nagle wielka kariera właśnie w kinie i jest takim naturalizowanym aktorem, tak? No, ale ja tak, nie wiem, to trzeba mieć taką siłę przebicia. Ja tego
tak nie wiem, no nie myślałam, po prostu nie myślałam, że ktoś może mnie w ogóle chcieć oglądać. To, to jest właśnie to, nie? A później widziałam właśnie, że jednak ludzie zaczęli przychodzić mi na Facebooka, czy tam na różne media społecznościowe, zaczęli się interesować, nie? Też było mega dużo hejtu i ludzi zakłamanych, którzy udają, że są moimi kumplami jakby, a tak naprawdę za plecami obgadywali. No to jest normalka, dlatego też uważam, jak ja komuś nie odpisuję, czy nie chcę się, nie wiem, jakby rozpisywać, gadać o kimś czy coś, to nie bierzcie mi tego za złe, tylko ja zwyczajnie jestem ostrożna, bo człowiek nie ma na czole napisane, kim jest, a często zostałam oszukana na początku, nie? Co najbardziej cię zabolało? Jaka fałszywa informacja na twój temat? No na przykład, nie wiem, teraz takiego przykładu nie mam, ale ludzie wchodzili mi na Facebooka, na prywatne konto, a za chwilę widziałam, mi koleżanka właśnie, która siedziała w tym temacie, mi wysłała właśnie tych samych ludzi, którzy chcą pójść na tych hejterowskich grupach i tam mi po prostu lupę obrabiają. Mhm. No to było takie, że aha, dobra, trzeba uważać. Znaczy ja się też z tym spotykam i wydaje mi się, że każdy twórca cyfrowy musi się liczyć z tym, że jest grupa osób, które żyją niepowodzeniami albo powodzeniami, ale przekuwają je właśnie w negatywny sposób. A jak zareagowało środowisko, w którym mieszkasz? Bo mieszkasz w małej miejscowości. Jak zachowywali się sąsiedzi albo zachowują się sąsiedzi? Jak oceniasz tą społeczność? Sąsiedzi, jak przyjechała telewizja, to tak patrzyli, patrzyli. I myślałam, że będą się pytać, że będzie dużo pytań w stronę, kto to przyjechał, co to było, co nagrywali, co ten, ale nic takiego nie było. Ludzie jakby za plecami mówili, plotkowali, a mało który podeszedł i się konkretnie spytał, ty, co wy występujecie w tych chłopakach, a jak to jest, a to, a tamto, kiedy, jak to w ogóle nagrywają, że mało kto się nas konkretnie spytał, jak to jest, na jakich zasadach. Przeważnie to były plotki. Mhm. Że ludzie między sobą gadali, a nas nie pytali. Tak przed nagraniem powiedziałaś mi, że też nieprawdą jest to, że jesteście bliźniakami, że ta informacja podawana przez media nie jest prawdziwa, tak? Tak, tak, tak. No, bardzo się uśmiałam, jak to czytałam pierwszy raz. Mhm. I to nie, nawet jakieś fakty, nie? Fakty i piszą, że my jesteśmy bliźniakami. No to ja myślę, kurczę, na jakim poziomie są te ich fakty? Że oni takie coś piszą, nie? Kurczę, fakty, a to naprawdę bzdury. Nie, nie jesteśmy bliźniakami. Stefan jest starszy. Nie powiem ile, bo on podał ile ma lat, a ja nie chcę, żeby się ludzie domyślali. Wolę być takie... I to też jest, że ja nie chcę tego mówić, to też jest smutna historia za tym stoi. To nie jest tak po prostu, że ja tylko kobietą jestem i tak nie chcę, tylko za tym wszystkim jest też historia. Raz chyba opisywałam na Facebooku, ale teraz bym tak nie chciała do tego wracać, bo no... Byłoby mi bardzo przykro, gdybym tak się rozpowiadała na ten temat. Rozumiem. Jakie są pozytywne strony tego, że właśnie jesteś rozpoznawalna, że masz też własny kanał na YouTubie, że no, jesteś aktywna właśnie w sieci? Pozytywne. Bo powiedziałeś, że jesteś bardziej śmiała, bardziej otwarta do ludzi, tak? Tak. A oprócz tego? To tak nie wiem. Bo tak śledząc twoje na przykład filmy sprzed lat, tak? Zmieniłaś fryzurę. Moim zdaniem bardzo korzystnie wyglądasz w tej chwili. Zaczęłaś uprawiać sport, z tego co zauważyłem. Jogę, dobrze zauważyłem, tak? Tak, tak, tak. Pewnie być może kilka lat temu w ogóle byś nad tym się nie zastanowiła, tak? Nie poszłabyś w tym kierunku. Jak to jest? Nie wiem, czy to akurat pozytywne, czy negatywne, ale zaczęłam też tak bardziej, nie wiem, zauważać to, że jak cię ludzie widzą, tak cię piszą. Przed nagraniami zaczęłam się bardziej malować, trochę tak podkreślić swoją kobiecość, chociaż ciuchy no to mam takie, jakie mam, no ale to już jest mój taki indywidualny styl. Ubieram się tak, jak mi się podoba i mi się wydaje, że ja fajnie wyglądam. Co prawda inni mogą mieć inne zdanie na to, no ale no, o gustach się nie dyskutuje, nie? Oczywiście. Latem się bardziej skąpo ubieram. No i ludzie to znowu odbierają, że jestem łatwa, że szukam faceta tylko do seksu, nie? No nie wiem, no to chyba każda
taka lekko medialna, czy tam nie wiem, nawet te gwiazdy, chociaż ja się do nich nie porównuję, ale nawet te gwiazdy chyba są bardzo łatwe i szukają facetów tylko do seksu, no bo tak naprawdę rzecz biorąc, to wystarczy spojrzeć w telewizji i tam jest pełno na gości, a zwłaszcza latem, więc co ja takiego, co mnie tak wyróżnia, że ja bym się miała ubierać cały czas tak i zapinać i nic nie pokazywać. No mam fajne ciało, pracuję nad nim, więc dlaczego nie mam go pokazać? Podoba mi się, pozytywnym też jest tym, że odkąd w telewizji to sesje zdjęciowe, miałam parę sesji zdjęciowych i to mi się mega spodobało, taka rola modelki. To mi dodało takiej pewności siebie, że jestem piękna, że potrafię być piękna. Nie tylko takie brzydkie kaszątko, co mi zawsze mówiono, że a, bo ty jesteś do niczego, ty jesteś brzydka, ty jesteś ten. I co dziwne, nawet koleżanki w szkole, kiedyś jak miałam 16 lat, 15, 14, to się tak zaczynało się malować i wiadomo, z dziewczynami. I nawet jak mnie dziewczyny pomalowały mnie, to tak, nie wiem, jedna drugiej mówiła, ale ty jesteś piękna, ale ty jesteś piękna. A mi żadna nie powiedziała, że Karina, ty jesteś piękna, nawet po wymalowaniu, nie? Tylko mi powiedziały raczej, wiesz co, ale ty będziesz mieć problem, żeby faceta znaleźć. Nie wiem, taka uroda, takie te pod oczami mi się robią, jak się uśmiecham. Zauważyłam, że więcej osób to ma, więcej dziewczyn. Nawet niekiedy aktorki spotykam w telewizji i jest mi miło, gdy widzę taką dziewczynkę na przykład, która też ma takie worki pod oczami. Mi zawsze mówią, że ja walę w kanał, okay. Bo mam pod oczami. No kurczę, ja to mam od dziecka, ja to tak zawsze mam, kurczę, taka uroda. No pod skalpel się chyba nie będę kłaść, bo słyszałam, że to jest ryzykowne tutaj właśnie to robić. Znaczy, nie podoba mi się to, ale... Nauczyłem się nie oceniać ludzi po wyglądzie i wydaje mi się, że to jest chyba ostatnia rzecz, którą powinniśmy my jako ludzie robić w stosunku do innych, prawda? Ale niestety nauczyłam się tego, że choć się nie chce oceniać ludzi po wyglądzie, to my to i tak robimy podświadomie. Na przykład, zwykły przykład. Widzisz, że podchodzi do ciebie facet, nieschlujnie ubrany, nieogolony, jakoś niezadbany. No to od razu myślisz, że będzie za chwilę chciał 5 zł, nie? A jak przyjdzie do ciebie jakiś facet w krawacie, zadbany, elegancki, no to nie spodziewasz się, że on cię chce na kasy naciągnąć, nie? Prawda? No tak. No i to już jest ta ocena. Dokładnie. Jak cię widzą, tak cię piszą. No niestety, tutaj też pod oczami. No tak, to wygląda, choćby mi ktoś przygrzmocił, albo choćbym piła, no ale nie, to się akurat nie zgadza. Wracając do zdjęć, czy ten modeling, on by cię w przyszłości w jakiś sposób fascynował? Bycie modelką? Tak. Tak, tak. To mi też nadaje mega pewności siebie, mega dobrze się czuję w tej roli. Bardzo mi się podoba w ogóle te... uczę się puls, jak pozować to zdjęcie, jak się układać. No teraz to tak prawie nie, no bo się nie czuję sexy, bo też jestem osobą gender fluid. To jest takie, ja płynę pomiędzy, nie jestem ani, nie czuję się ani kobietą, ani facetem, tylko raz tak, jakby, nie wiem, jestem takie coś. Okej. Okay. Jak jest lato, fajnie się ubieram, rozbieram, pokazuję ciało, wtedy się czuję kobieca i chcę się układać kobieco, chcę kobieco wyglądać, chcę pozować kobieco. A jak na przykład teraz bardziej mamy zimowy czas, ubieram się, no nie wiem, bardziej tak nijako, no to wtedy stoję normalnie sztywno jak facet, tam nie wiem, takie pozy jak facet przyjmuję, żeby po prostu tylko tak. Bardziej męsko i luźno, prawda? Tak, bardziej męsko i luźno, no, dokładnie. Że ja pomiędzy tym wszystkim jakby płynę, pomiędzy płciami. Tak samo jak idę na siłownię i jak robię jakiś tam fitness, no to się wtedy czuję kobieco. A jak robię na masę, ćwiczę, zaczynam te wszystkie ciężary podnosić, wtedy kurczę, się napompuję, nabijam, że kurczę, jestem facetem, ja muszę być silny. Ja jestem, kurczę, co ja to nie jestem, macho. Okej, okay. Wywodzisz się z takiego środowiska mocno zakorzenionego kulturowo. Słychać, że jesteś Ślązaczką, dobrze mówię, tak, prawda? Tak, bardzo charakterystyczny głos. Tak.
Jak właśnie to środowisko, już tutaj nie mówię tylko o sąsiadach, ale w ogóle o Ślązakach. Jedni mega lubią, inni mega nienawidzą. Mhm. Czy w ogóle to, że mówisz gwarą, czy to w jakiś sposób cię ogranicza w mediach? Tak, nie. Bo chodzi mi o to, że na przykład w zachodnich telewizjach to jest normalne, że ludzie pochodzą z jakiegoś regionu, rozmawiają ze sobą i tak dalej. W polskich mediach bardzo rzadko słychać, żeby ktoś mówił po śląsku, albo ktoś, kto pochodzi z Kaszub, żeby mówił swoją gwarą, prawda? Jak to właśnie wygląda z twojego doświadczenia? No i jak występuje w Chłopaki do wzięcia, no to wtedy wiadomo, to jest reality show i oni przedstawiają tak, jak jest. No, tak. Chociaż na początku starałam się mówić po polsku, aż później w końcu tak, nie wiem, poczułam się tak na tyle swobodnie, że nie przedstawiałam się już. Chociaż teraz nawet nie wiem, czy ja się niekiedy staram, bo to jest tak, niekiedy się staram bardziej po polsku, niekiedy o tym zapominam, zależy od tego, jak się czuję. Czy teraz czujesz się swobodnie, jak mówisz? Tak, tak. No i chyba słyszę, że też tak, tak, mówię, właśnie, nie? Tak, tak. To mi się bardzo podoba. Ale jak spotykam kogoś pierwszy raz, to zazwyczaj staram się bardziej po polsku mówić. Mhm. Chyba, że tutaj, na tych regionach, no to wtedy tak bardziej lajtowo, ale jak jadę do Warszawy czy gdzieś, nie? I tam kogoś spotykam, no to już się tak jakby staram się tak ten polski, chociaż mi to nie zawsze wychodzi, bo nie mam tyle kontaktu z tym polskim. Tutaj raczej wszyscy mówią gwarą. Polskiej telewizji nie oglądam, jedynie filmiki na tych CDA, YouTubach i tym wszystkim. A tak, no raczej mam mało kontaktu z tą taką prawdziwą polszczyzną. W szkole pani polonista próbowała to jakby tam zabronić, była niechętnie to widziała, niechętnie to słyszała, jak ja używałam gwary, ale to była tylko pani polonista, a wszyscy inni nauczyciele, no to aha, dobra, jesteśmy na Śląsku, mówisz po śląsku, nie? Dokładnie. No i to takie było, że nie przykładano aż takiej mocnej wagi do tego, żeby dzieci się uczyły konkretnego polskiego, tylko to było takie przymykanie oka. W jednym ze swoich filmów zwróciłaś uwagę na to, że piszą do ciebie mężczyźni. Masz jakieś tam oferty matrymonialne. Jaki jest obecnie twój status? Sama nie wiem. Mhm. Przyznam się, sama nie wiem. Mam tego kolegi, Karola, i tak próbujemy z sobą, tak nie wiem, żeby teraz tak facet, dziewczyna, taka relacja, ale tak naprawdę sama nie wiem, na czym my stoimy i myślę, że on też nie wie, bo jest to dosyć skomplikowane. Na przykład mogę powiedzieć otwarcie, że mu nie ufam. Zawiódł mnie i ciężko mi jest z zaufaniem, więc jak ja mogę być tak naprawdę z kimś, komu ja nie ufam? Jesteśmy tak razem, jeździmy, dużo czasu ze sobą spędzamy, jeździmy byle gdzie. Na przykład podoba mi się, że on ma też takie parcie na szkło. Jest jakby w moim środowisku. To jest mega na plus, ale sam fakt, że tylko lekka, mała jakaś tam spina, jakaś sprzeczka i on już je zaczyna obgadywać, to mi się nie podoba. Właśnie chciałem powiedzieć, przepraszam, że ci to przerywam, że ostatnio oglądałem dokument o sławnych kobietach i właśnie te kobiety często były otaczane przez mężczyzn, którzy na ich plecach, na ich skrzydłach chcieli po prostu jakby osiągnąć swoje cele, tak? Nie boisz się, że tutaj w jakiejkolwiek relacji może tak być? No nie, że tylko się boję i ten ja wiem, że tak jest. Mhm. To ja to wiem, tylko... No, przeważnie każdy unika, że muszę się pytać, czy mogę jakieś zdjęcie, czy ten, muszę to tak jakby swoją chęć do nagrywania, w ogóle zdjęć, to tego muszę to jakby ukrywać i tak przedstawiać, że to jest takie małe we mnie, nie? A tutaj właśnie z Karolem, to on ma podobnie parcie na szkło, że on mnie nawet do tego mobilizuje, że sam wymyśla, może tu jedziemy, tam jedziemy, ponagrywamy, porobimy zdjęcia. To mi się mega podoba, bo tak to muszę zawsze unikać tego, żeby właśnie ludzie mnie tak nie oceniali, że mam takie mega parcie na szkło czy coś, faceci, nie? I wtedy się czuję niekomfortowo też. A kiedy jesteś w towarzystwie takim, że spotykasz się pierwszy raz,
Nie wiem, no tutaj na Śląsku są takie organizowane imprezy, prawda? Jakiś babski comber i tak dalej, i tak dalej. Jedziesz na taką imprezę, jak się ludzie zachowują w stosunku do ciebie? Czy robią ci zdjęcia, bo chyba też kiedyś mówiłaś, że z ukrycia ktoś się fotografuje. Za bardzo imprezowo to ja nie jestem. Ja jestem raczej z tych bezimprezowych. Okay. Nie interesują mnie tam dyskoteki, ani te wszystkie bale, jak to mówią, czy jak to ten... Potańcówki? Nie. Balety. Balety, tak. To ja nie z tych właśnie. Ja bardziej, nie wiem, zloty samochodów, jakieś tam zamki zwiedzać, miasta bardzo lubię, kocham miasta, zwiedzać różne budynki, ten nawet muzea, to mnie bardziej interesuje. No w ogóle jechać gdzieś i być na nowym miejscu. To jest mój właśnie żywioł. Jak ludzie mnie spotykają, to tak, bardzo dużo ludzi tak pyta, że chce zdjęcia jakieś tam, no i zawsze nie biorę za to ani pieniędzy, ani nie robię za bardzo jakiegoś tam, że nie, bo coś tam. Nawet niekiedy niefortunnie wyglądam, a i tak pozwalam zdjęcie zrobić. No, bo... Czy zdarza się w obcym mieście gdzieś tam właśnie, że ktoś cię rozpoznaje i podchodzi właśnie, żeby często zrobić sobie zdjęcie z tobą? Tak, często. To jest miłe, prawda? Bardzo. To jest też jeden z tych mega takich plusów właśnie tego bycia rozpoznawalnym. Bo to jest mega miłe dla nas. Że jestem właśnie, że ktoś mnie kojarzy, ktoś wie, kim ja jestem. Mając to twoje 4-letnie doświadczenie, co byś zmieniła właśnie, gdybyś miała tą drogę przejść jeszcze raz? Co by to było? No początek, głównie to ten początek bym zmieniła. Bym bardziej uważała na to, co mówię, nie byłabym taka mega szczera od razu. No ale z drugiej strony ta szczerość cię też zaprowadziła do tego miejsca, w którym jesteś, tak? I tak, no, ale też... Ludzie wykorzystują to przeciwko mnie. Często mi jest wypominane, że na przykład teraz zmieniłam imię, zmieniłam się, a dalej mnie ludzie tak oceniają po tym, co ja kiedyś mówiłam, po tym, co ja kiedyś byłam, że jakieś tam zdjęcia wygrzebują, które w ogóle już nie mają nic ze mną wspólnego, ani z tym, kim ja jestem. W ogóle zdjęcia przed całą telewizją i tym wszystkim, która mnie bardzo zmieniła. I dalej mnie tak chcą oceniać, że ja dalej jestem tym człowiekiem, co byłam kiedyś. A teraz ja jakby udaję. To, no nie wiem, to jest takie przykre. Każdy z nas się rozwija i każdy z nas się zmienia. A ludzie jakby chcą widzieć, czy nie wiem, czy chcą, czy tak widzą, czy zawiść, nienawiść, nie wiem. Poznali taką kontrowersyjną dziewczynę, i jakby chcą dalej tę kontrowersyjnej dziewczyny, a ja już teraz jestem taka, no nie wiem, bardziej rozwinęłam się. Już nie szukam spiny, nie chcę walczyć z systemem czy z czymś tam. Już całkiem inaczej do wszystkiego podchodzę, no bo rozwinęłam się. Po prostu te małoletnie takie, tą dziewczynkę Karinkę już zostawiłam, a teraz jestem bardziej kobietą Kariną. Karina, jak jesteś prywatnie? Jak to jest, jaką jesteś osobą? Jak sama siebie postrzegasz? Często jestem zagubiona. Ludzie myślą, że ja wszystko mam pod kontrolą, że ja wiem, że ja ten, a często właśnie... Ja nawet nie mam pojęcia, co ja naprawdę robię. No nie wiem. Też nie unikam, często pojawiają się stany depresyjne, zakładam sztuczny uśmiech do zdjęć czy do sytuacji, czasem lepiej, czasem gorzej, jak to niektórzy mówią, że smutne oczka, widać po oczach, że coś jest nie tak, no tego się później już nie da ukryć sztucznym uśmiechem, więc tak, jest mi też, nieraz mi jest też ciężko, nie chcę tego tak pokazywać często, bo właśnie ludzie, źli ludzie, którzy mi chcą zaszkodzić, wykorzystują to przeciwko mnie, więc niechętnie tak o tym wszystkim mówię, ale myślę, że poruszam ten temat, bo myślę, że to jest ważne. W ogóle, czy depresje, czy jakieś tam takie dołki, w których jesteśmy, myślę, że to jest ważne, by o tym mówić. Też
Mogę powiedzieć, że ostatni rok był mega ciężki i byłam na terapii. Jakbym ja nie chodziła na tą terapię, to ja nie wiem, jakbym ja z tego wszystkiego wyszła tak naprawdę. Może być, żebym się zachowała podobnie jak ta inna osoba i by były dwie wariatki, nie? A starałam się, no w ogóle staram się, jak ktoś prowokuje, jakieś tam takie komentarze, czy w tę stronę kazirodztwa, czy właśnie jakiegoś tam, że ja nie daję bratu żyć, czy coś takiego, no to staję się na to, staram się na to nie odpowiadać, bo wiem, że to są zwykłe prowokacje ludzi, którzy szukają tylko dram. To tego się nauczyłam. I gdyby nie właśnie psycholog i to wszystko, to myślę, że bym sobie tak nie radziła z tym, jak sobie teraz radzę. Tak. Więc każdemu, kto jest w jakimś dołku i tak, jak ktoś myśli, że z nim jest wszystko okej, okay, że on jest, że on nie ma żadnego bzika, to znaczy, że ma dwa. Właśnie to chciałem powiedzieć, że ludzie, którzy komentują, ci bohaterowie klawiatury, gdzieś tam bezpieczni w swoich pokojach, mieszkaniach, łatwo im osądzać, a czasami sami potrzebują pomocy, prawda? Że ta agresja ich wynika właśnie z tego, że oni mają albo niską samoocenę, albo po prostu nie lubią innych ludzi. Tak. I to bez względu na to, ktokolwiek by się nie pokazał w mediach, to zawsze będą negatywnie nastawieni. Dlatego też nie chcę się z nimi kłócić, bo wiem, że to są ludzie właśnie, bo też nie ukrywam, sama kiedyś też byłam takim człowiekiem, też kiedyś hejtowałam, czy tak, może nie do końca tak hejtowałam, ale bardzo się złymi emocjami byłam uwięziona w negatywnym świecie jakby. Myślałam, że wszyscy, cały świat jest zły, wszyscy mi tylko źle chcą. Obwiniałam cały świat za to, że mi jest kiepsko. No i też się jakby żywiłam się tymi negatywnymi ocenami, czy negatywnymi uczuciami, więc wiem, jak to jest być po drugiej stronie. Dlatego nie chcę za bardzo wchodzić w gadkę. Ja wiem, że ci ludzie tego chcą, żebym ja odpisała, żebym ja się tłumaczyła, żebym ja ten, bo ja sama kiedyś byłam na tym miejscu. Ja to wszystko znam, ja to kojarzę. Tak samo pisałam głupoty specjalnie, żeby kogoś jakby no, nie obrazić teraz, ale wyciągnąć to, co go niby boli, nie? No to ukierunkować właśnie go negatywnie, tak. I jak była reakcja, to mi to pasowało. Dokładnie. A jak właśnie nie było reakcji, no to tak. I szukałam sobie kogoś innego. I na kimś innym jakby skupiałam swoją ten, nie? Jest to mega złe zachowanie. Dlatego mówię, ludzie, to nie jest nic złego, iść poszukać sobie pomoc, iść do psychologa. To już nie jest tak, jak kiedyś było mówione, że jak ktoś idzie do psychologa, to zaraz ma coś nie tak pod kupułą. Każdy z nas ma problemy różnego rodzaju, choćby finansowo, prywatnie, w związku, z dziećmi, w pracy, w kościele, w byle czym. Zapytam cię o uzależnienia. Czy masz jakieś? Nie, żeby uzależnienia, nie wiem. Bo wiesz, bo są różne, tak? Też mam na swoim kanale taki film o uzależnieniu od alkoholu, od pornografii, od seksu, od internetu i tak dalej. I pytanie, czy właśnie będąc osobą na przykład medialną, która jakby pracuje w internecie, no bo można to tak nazwać twoją pracę, czy na przykład jesteś uzależniona od internetu? Czy jest taki moment, że myślisz sobie, a muszę wrzucić jakiś nowy materiał? Raczej nie. To wszystko jest tak, że żeby to się kręciło, bo wiadomo, jakie nie będą, że jestem medialną i lubię być medialną, więc muszę wstawiać jakieś tam materiały. Często tak myślę, kurczę, znowu gdzieś coś nagrywać, albo na YouTube'a, teraz ostatnio YouTube'a trochę zaniedbałam. Tak samo te live'y. Kiedyś często na tych live'ach siedziałam, teraz jakoś tak nie mam weny do tego, nie wiem, nie jest mi to takie potrzebne, zapominam o tym, nie pamiętam, nie ten, jakoś tak, a znam osoby, które, ja na przykład powiem tak, ja mam internet przeważnie w domu i w telefonie smartfon kupiłam tylko po to, żeby robić zdjęcia czy nagrywać. Z czasem był taki potrzebny, ale nie mam czegoś takiego, że ja muszę być teraz cały czas pod internetem. Znam osoby, które rano już
przeglądają, tak. A ja nie, ja rano zaczynam dzień od kawki, jakoś tam może telewizję, czy do sklepu jadę, gdzieś ten, a nie od telefonu. I dużo ludzi na przykład, nie wiem, chyba sami ci, co do mnie piszą, zauważyli, że ja często nie odpisuję od razu. Niekiedy po paru dniach, niekiedy nawet po paru tygodniach, niekiedy wcale. No bo nie jest to dla mnie takie mega ważne, że ktoś do mnie pisze, że ktoś tam coś ten. W ogóle też mam media społecznościowe, na przykład bardziej w komentarzach siedzę. Komentarze, no bo muszę przeglądać, bo chcę, żeby był porządek na stronce, czy na przykład na YouTubie, żeby nie było, że ludzie się tam nawzajem błotem obrzucają, no bo to nie o to chodzi w tym wszystkim. Od takich, tych to są pewne grupy hejterskie, czy tam patologiczne, czy ten, i tam możecie sobie takie rzeczy robić, a ja raczej chcę mieć, żeby u mnie był porządek na moich kanałach, na moich mediach społecznościowych, więc te privy i to wszystko to nie jest dla mnie takie mega ważne. Siedzę w tym, robię, traktuję to bardziej jak pracę, a nie teraz, żeby to było, nie wiem, żebym była uzależniona od tego, czy jakby takie mega hobby, czy coś, tylko po prostu idę w tym kierunku, chcę iść w tym kierunku, chcę na przykład, fajnie by mi było, żeby czy aktorka, to tak może, no nie wiem, bo nie wiem, czy mam tego talent, ale na pewno jako modelka. Chciałabym, żeby reklamować jakąś modę sportową, siłownie czy coś, mega fajnie by mi było iść tak na przykład po tym Kędzierzynie, moje miasto, i tam są siłownie. I żeby tam był mój plakat z moim wizerunkiem, że jak ja tam właśnie ćwiczę czy coś, i siebie widzieć, czy w ogóle gdzieś w jakiejś galerii widzieć swoje zdjęcie. To by mi było mega miło i no nie wiem, takie teraz następne marzenie, które mam do spełnienia. Znaczy, myślę, że rynek jest chłonny i jest otwarty na każdą propozycję. To jest tylko kwestia trafienia na właściwe osoby, prawda? No tylko właśnie to trzeba właśnie trafić. No, ludzie to także niby parcie na szkło i ten. A czy to parcie na szkło, czy to jest takie mega złe, czy to jest coś złego? Że ktoś chce zaistnieć w mediach, że chce być modelką, że chce być w telewizji. Czy to jest coś złego? Zastanówcie się. Zadajcie sobie sami to pytanie, drodzy widzowie. To w takim razie ostatnie pytanie, ale fajnie mi się z tobą rozmawia i w ogóle chciałbym to kontynuować, ale nie chciałbym też przedłużać. No, ale to możemy się jeszcze kiedyś umówić jeszcze tym, bo ja się też dobrze czuję. Super. To ostatnie pytanie. Co byś poradziła tym osobom, które nie tyle co chcą ciebie naśladować, ale właśnie co chcą pójść tą samą drogą? Nim coś opublikujecie, nim coś wstawicie, zastanówcie się 10 razy, czy jest wszystko ok. I czy to tak ma wyglądać. Bo ludzie na każdy drobny szczegół i cię mogą zjechać i nie wiem, zhejtować. Nawet nie pomyślisz o co. Kolor skarpetek komuś może nie pasować. Nawet taki szczegół, prawda? Karina, uprzejmie ci dziękuję za tą rozmowę. Życzę ci powodzenia na tej twojej drodze medialnej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Mi też było również miło.